Proszę Państwa, w branży budowlanej jest kilkanaście zawodów wymienionych. Mnie poproszono o przeanalizowanie podstaw programowych w dwóch zawodach, w techniku robót wykończeniowych w budownictwie oraz w techniku budownictwa. Są to zawody technik robót wykończeniowych w budownictwie, jest zawodem nowym od 2 lat na rynku edukacyjnym. Natomiast technik budownictwa jest to stara nasza, nasz zawód, który od istnienia szkolnictwa jest kształcony. I proszę Państwa, jak Państwu przedstawię, w tym naszym starym zawodzie dokonano ogromnej zmiany. Takiej, że po prostu wywrócono z powrotem podstawę programową w techniku budownictwa. Proszę Państwa, tutaj przedstawiłem klasyfikację zawodów technik budownictwa. I jak tu wiadomo, jest to 4. poziom ram kwalifikacji. Dlaczego? Może niektórzy jeszcze z tym nie mieli do czynienia, ale przypomnę, że krajowe ramy kwalifikacji umożliwiają nostryfikację dyplomów na zachodzie. Po prostu absolwenci szkół, otrzymując przedtem dyplomy, wyjeżdżając za granicę, mogą nostryfikować łatwiej dyplomy niż do tej pory to było. Proszę Państwa, i to, co jest pokazane tutaj w klasyfikacji zawodów, to, co nas bardzo interesuje jako nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników szkoleń praktycznych, że może być to zawód kształcony w branżowej szkole 2. stopnia oraz w technikum. A także można zdobywać na kursach kwalifikacyjnych, można kwalifikacje ukończyć, zdać egzamin potwierdzający, jak do tej pory było, kwalifikacje zawodowe, teraz po nowemu. Co wprowadzono nowego, proszę Państwa? Wprowadzono nam do wyboru 3 kwalifikacje robotnicze. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, montaż konstrukcji budowlanej albo wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Proszę Państwa, w 2012, raczej 2017 roku pracowaliśmy tutaj na sali, są też osoby obecne, na wniosek pracodawców oraz Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Zaproponowano nam, żeby z 2012 roku podstawa, która właśnie obejmowała do wyboru 3 kwalifikacje robotnicze, po prostu połączyć w całość i żeby mogli uczniowie technikum ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Ponieważ jeżeli wybierze się jedną z kwalifikacji, to okazało się, że po prostu nie mają wiadomości z innych kwalifikacji i nie mogli się o to ubiegać. No i właśnie przeskoczę troszeczkę do następnego slajdu, później wrócę. Proszę zobaczyć, było to w roku 2017 wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. I ta kwalifikacja pozwalała na to, że absolwenci po kilku latach pracy na budowie w biurach projektów mogli ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Natomiast powrót do wyboru jednej z kwalifikacji, czyli wykonywanie robót zbrojarskich, betoniarskich lub montaż konstrukcji budowlanej lub wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, po prostu ogranicza zasób wiadomości, wiedzy, umiejętności po prostu z innych zakresów, zakresu tamtych poprzednich kwalifikacji. I nie wiem, uważam, że jest to ogromna krzywda robiona uczniom technikum budowlanego, ale zobaczymy, co będzie. Proszę Państwa, wrócę do poprzedniego slajdu i później mamy kolejny zawód, jest to technik robót wykończeniowych w budownictwie. Tu, proszę Państwa, pozostały tak samo 2 kwalifikacje, to jest kwalifikacja branżowa, wykonywanie robót montażowych, okładzinowych, wykończeniowych i później, proszę Państwa, zmieniono tylko nazwę, to zaraz powiem, tutaj do
następnej, że mieliśmy kwalifikacje organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Zmieniono rzeczywiście, uważam, jest to wskazane na organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. Dlaczego? Dlatego, że technik robót wykończeniowych w budownictwie nie ma konstrukcji, nie ma robót ziemnych, nie ma robót murarskich, znaczy tam w ograniczonym zakresie tynkarskich, ale po prostu trudno, żeby robił kosztorysy z zakresu robót, na przykład robót ziemnych, tutaj mu dać jako zadanie zawodowe. I tutaj jest w techniku budownictwa mamy organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Tutaj zostało tak samo organizacja, kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, co zostało bez zmian. I teraz, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać, znaczy pokazałam tutaj moi przedmówcy, koleżanki i koledzy pokazywali nam minimalną liczbę godzin przedstawioną z roku 2000, podstawie programowej 2017 i 2019. I proszę Państwa, chciałam jeszcze jedną, tu wszyscy mówią, że mamy większą ilość godzin kształcenie zawodowe, ale jak żeśmy pracowali nad podstawami programowymi i programami nauczania, były rozbite KPS-y, później PDG, PDG wrzucono, no to jest 30 godzin dodatkowo, prawda? I tutaj KPS-y, kompetencje społeczne i personalne. I proszę Państwa, proszę zobaczyć to, co wszyscy mówią. I nie mamy ilości godzin. Na początku, jak żeśmy pracowali, dano nam 30 godzin. I miało być to 30 godzin. Ja, proszę Państwa, jestem też doradcą zawodowym. I wydawało mi się, że jak pracowałam nad podstawami programowymi, to było coś fajnego, ponieważ jak lekarzom człowiek zginął jako pacjent, tak uczeń też nam zginął jako człowiek. Naprawdę coraz godzin mamy mniej na takie kontakty bezpośrednie z uczniem. I wydaje mi się, że ministerstwo i dyrektorzy, którzy naciskali, przestraszyli się, że trzeba by było zatrudnić osobę kompetentną do prowadzenia tych zajęć. I no więc co zrobić? No najlepiej to wyrzucić i wrzucić do przedmiotów zawodowych. Każdy sobie będzie, prawda, relacje międzyludzkie, jakieś tam zachowania, tutaj co pani powiedziała. A wydaje mi się, że tym dzieciom potrzeba. Giną nam lekcje wychowawcze, na których musimy zorganizować wszystko, co trzeba, dokumentację. A wydawało mi się, że takich trochę zajęć z etyki, savoir-vivre, zachowania, po prostu tym dzieciom potrzeba. Potrzeba, żeby się one znalazły na całym tym naszym rynku w dorosłym życiu. Proszę Państwa, następną kolejną jest właśnie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Tutaj jest to samo podane, prawda, godzinki, które są. Podana sytuacja jest, że przedtem właśnie mieliśmy efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i powykończeniowych, prawda? No i tutaj była ta organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów. Tu się zgadzam, że zmieniono nam na sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. Proszę Państwa, tak skrótowo, które tutaj Państwu napisałam, to są różnice między rokiem 2017 i 2019. Są to, że wprowadzono kryteria weryfikacji. Jako autor zadań egzaminacyjnych, przedtem zadania egzaminacyjne były dostosowane do efektów kształcenia. Natomiast teraz, według tego nowego będzie chyba rozporządzenia, będzie tak, że zadanie egzaminacyjne będzie musiało odpowiadać kryterium weryfikacji. Wydaje mi się, proszę Państwa, że jest to też bardzo dobre dla osób, którzy zdają eksternistycznie. Bo osoba, która zdaje eksternistycznie, przeglądając kryteria weryfikacji, ma już gotowe zagadnienia i pytania. I po prostu jest to właśnie bardzo dobre rozwiązanie, które popieram, właśnie umożliwiające łatwiejsze przygotowanie się do egzaminów. Następną to jest właśnie ta różnica, które są BHP, to zaraz Państwu tutaj pokażę, PKZ, czyli podstawy kształcenia w zawodzie, JOZY. Proszę Państwa, tutaj właśnie pokazałam tą pierwszą kwalifikację
branżowej szkoły pierwszego stopnia, ponieważ nasza szkoła wybrała tą kwalifikację, czyli wykonywanie robót murarskich i tynkarskich jako podbudowę technika budownictwa. I mamy tutaj właśnie, ona się obecnie, ta kwalifikacja nazywa bezpieczeństwo i higiena pracy. W 2017 roku była tak samo. Natomiast druga, który przedmiot to jest podstawy budownictwa, był w 2019, natomiast w 2017 mieliśmy tą grubą księgę taką podstaw kształcenia w zawodzie i tutaj były właśnie PKZ BDC i BDK, które Państwo tam szukali i wyciągali te efekty, które mieliśmy w podstawie programowej. No i tutaj mamy przedstawione kolejne, które są, wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych. Proszę Państwa, tutaj jest organizacja, to samo się dzieje. Tu mamy różnicę. Tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę, że podstawową różnicą w zawodzie technik budownictwa jest powrócenie do podstawy z 2012 roku. Wrócenie do tyłu, prawda? I podbudowa trzech kwalifikacji. Proszę Państwa, u mnie jest tak, że wszyscy mówią, że powinniśmy pracować z pracodawcami. Mamy bardzo fajny w Zabrzu Mostostal, który jest, opiekuje się naszą szkołą. Mają uczniowie 500 zł stypendium i w branżowej szkole pierwszego stopnia i okazuje się, że wcale nie mamy uczniów i chętnych. Naprawdę jest taka sytuacja, że po prostu właśnie monterze tam robót wykończeniowych. Po prostu uczniowie nie chcą przychodzić. Nie wiem, czy to branżowa szkoła odstrasza, czy coś innego jest. I proszę Państwa, tutaj ja wymieniłam te różnice, które wyciągnęłam z tego przeglądając. Chciałam Państwu powiedzieć, że podano BHP zarówno w pierwszej kwalifikacji, jak i w drugiej kwalifikacji. I według ustawy jest coś takiego, że jeżeli efekty się powtarzają, prawda, to muszą być realizowane tylko w jednej kwalifikacji. Ale okazuje się, że kwalifikacja ta druga to jest techniczna, to jest organizacja, to jest zarządzanie, to jest całkiem inne podejście do efektów kształcenia niż w branżowej szkole. I trzeba te efekty realizować. I teraz jak to zrobić? Jak je zrealizować, żeby był wilk syty i owca cała? No i tak to, żeby po prostu były i zrealizowane i w jednej, i w drugiej kwalifikacji, prawda? Więc to naprawdę też wszystko wymaga od nas, od państwa, od dyrektorów naprawdę ogromnego wysiłku i no, umiejętności sobie poradzenia. Ale my jak zawsze dajemy radę. Proszę Państwa, i tutaj zmiany, które zostały naświetliłam właśnie w prezentacji. I tutaj właśnie na samym końcu z koleżankami, co rozmawiałam i z kolegami, jest bardzo duży właśnie problem, to co wspomniałam, pomijanie efektów kształcenia, które są podstawą dla technika budownictwa, czyli to, co żeśmy mówili, zagadnienia dokumentacji, czytania, sporządzania dokumentacji u nas, wykonywania, odczytywania, później mechanika cała, czyli zrozumienie, bo co jest najważniejsze, pracy konstrukcji, pracy budynku, to wszystko zostało pominięte, kopiuj, wklej i zrobiono. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. I wydawnictwa szkolne i pedagogiczne przygotowują podręczniki właśnie dostosowane do tych wszystkich kwalifikacji pierwszych. Czyli przygotowujemy podręcznik do nauki zawodu betoniarz-zbrojarz, kwalifikacja BUD 01, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Przygotowujemy podręcznik do kwalifikacji BUD 08. Tutaj mamy taką sytuację, że druga część podręcznika wydanego w zeszłym roku do kwalifikacji BD29 po pewnych modyfikacjach i dodanych tematach będzie pasować również do kwalifikacji BUD 08 dla montera konstrukcji budowlanych. Także tutaj pozwoliliśmy sobie na to, aby z czystym sumieniem na okładce przedstawić Państwu dwie kwalifikacje, do których możecie uczyć. Czyli możecie Państwo uczyć zarówno uczniów klas pierwszych, jak i klas drugich z tego samego podręcznika.
I trzeci podręcznik dla kwalifikacji tej robotniczej BUD 12 dla zawodu murarz, tynkarz oraz technik budownictwa. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. W przyszłym roku planujemy wydać drugą kwalifikację BUD 14, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Jeśli chodzi o podręcznik dla technika robót wykończeniowych w budownictwie, to tak jak już pani Maria wspominała, w podstawie programowej nie ma zmian, w związku z czym mogliśmy nasz podręcznik, który wydaliśmy w zeszłym roku do kwalifikacji BD04, przystosować do tego, aby można było również nauczać zgodnie z nową podstawą programową 2019. Także będziecie państwo mieli na okładce dwa numery, BUD 11 oraz BD04. Nowości, jakie mamy w tym roku, to druga kwalifikacja dla technika budownictwa według reformy 2017, czyli BD30, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, oraz druga kwalifikacja dla technika robót wykończeniowych w budownictwie, kwalifikacja BD21, organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Zachęcamy jeszcze raz państwa do odwiedzin klubu nauczyciela na stronie ucze.pl, gdzie znajdziecie państwo całą dokumentację. W tym roku też nowość dla technika budownictwa, będziemy mieli sprawdziany z możliwością edycji i dostosowywania do swoich potrzeb z punktacją i odpowiedziami. Karty pracy z odpowiedziami, scenariusze lekcji to już są dostępne w klubie nauczyciela. Na naszych stronach internetowych oczywiście możecie państwo obejrzeć fragmenty podręczników, spisy treści, a także zapis dzisiejszego spotkania.